Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów przedsiębiorstw, czy z matematyki finansowej, zależy gdzie akurat macie omawiane to zagadnienie, chciałam Wam pokazać, jak można uzyskać FV, czyli wartość przyszłą, w przypadku lokaty bankowej, która jest zadana na 3 lata, gdy mamy stałe oprocentowanie, przykładowo 16%, ale co najważniejsza, kapitalizacja jest co roku. I teraz pytanie brzmi, jak do takiego zadania podejść? Najlepiej wypisać wszystko, co jest wiadome i co jest niewiadome. A więc wypisujemy, że FV jako wartość przyszła jest nieznana. Wiemy, że na lokatę bankową przelane zostało 10 tysięcy złotych i wiemy, że kapitalizacja jest roczna. I tu się zatrzymujemy. W przypadku kapitalizacji rocznej nic nie trzeba zmieniać naszej stopy procentowej. Ona jest dostosowana do częstotliwości kapitalizacji. Jeżeli kapitalizacja jest roczna, to jedna kapitalizacja w ciągu roku występuje, a więc oprocentowanie roczne nie musi zostać przeliczone, bo jest zgodne z częstotliwością tej kapitalizacji. Niby to oczywiste, ale warto to wspomnieć. Jeżeli chodzi o nasz czas trwania takiej lokaty bankowej, ona jest w pierwszym momencie naliczana jako 3 lata. A w związku z tym, że kapitalizacja jest roczna, nasz czas musi zostać przeliczony na tą samą częstotliwość, czyli na liczbę lat. A jeżeli u nas mamy podane to dokładnie 3 lata, też nic nie musimy przeliczać. A więc wszystko jest, że tak powiem, w porządku. Zostawiamy temat. A teraz, jeżeli wiemy, że nasza stopa procentowa jest 16%, przystępujemy do podstawienia do naszego wzoru na FV. FV, wzór podstawowy, to jest PV przemnożone razy 1 plus R do potęgi N. Ale jeszcze często wymieniany jest element M na dole i określa on liczbę kapitalizacji w ciągu jednego roku przy tej częstotliwości kapitalizacji, jaką mamy zadaną. No i jak ja mówiłam, jak mamy kapitalizację roczną, no to po prostu mamy jedną kapitalizację w ciągu roku. Podstawienie nie wydaje się w żaden sposób skomplikowane, bo 10 tysięcy przemnażamy razy to, co jest w nawiasie, czyli 1 plus i teraz co jest w liczniku. 16%, tak jak miało być, razy 1 minus 0,19. Dlaczego takie tutaj przemnożenie? Ano dlatego, że mamy lokatę bankową. Gdy mamy do czynienia w zadaniu z lokatą bankową, to wówczas dochodzi do nas podatek dochodowy od zysków finansowych, czyli takich tylko pochodzących z samego, powiedzmy, obracania pieniędzmi, czyli na przykład od lokaty bankowej. A więc my nie zarabiamy na czysto 16%, tylko zarabiamy znacznie o te 19% mniej. Czyli jeżeli ja teraz szybko na kalkulatorze przeliczę, no to jak sobie sprawdzicie, to jest około prawie 13%. Czyli nominalnie jest 16%, a po uwzględnieniu podatku dochodowego mamy to prawie 13%. Podnosimy to do potęgi trzeciej, bo po pierwsze n równa się 3 zgodnie ze wzorem, ale też tyle razy będzie następowała kapitalizacja kwoty 10 tysięcy, czyli przez 3 lata będziemy kapitalizować stopą roczną. Na końcu wychodzi nam kwota 14 413,65 groszy i jest to już niemal zadanie ukończone, bo możemy napisać, że po okresie 3 lat firma otrzyma kwotę 14 413,65 groszy, ale oczywiście przy założeniu, że kapitalizacja miała miejsce przez 3 lata co roku na oprocentowanie nominalne 16%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.